Znajdziecie w linku pod filmem. Po jego kliknięciu możecie się także zapoznać z jej fragmentem. Gorąco zachęcamy. Z postacią Adolfa Hitlera, jak z żadną inną, wiąże się wiele mitów. Tyczą się one zarówno dzieciństwa, jak i udziału w I wojnie światowej, jego związków miłocnych, jego relacji prywatnych, a także tego, co działo się, według niektórych, z jego ciałem, a w nim samym po II wojnie światowej. Autor książki rozprawia się aż z 19 różnymi mitami. My dzisiaj zwrócimy uwagę na 5 bardzo ważnych mitów na temat Adolfa Hitlera, w które być może ktoś z Was wierzy. Zarówno te 5 mitów, które będziemy tutaj omawiać w książce, to jest opowieść zdecydowanie bardziej rozbudowana o inne aspekty. A także pozostałe 14 tyczą się równie ciekawych rzeczy. Autor zdaje się dosyć dobrze rozprawia się z nimi, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Żeby zachować taki porządek chronologiczny, na początek zwrócimy uwagę na temat udziału Adolfa Hitlera w I wojnie światowej. Gdybyśmy posłuchali opinii Niemców żyjących w latach 30. albo w latach 40. popierających postać Adolfa Hitlera, no to często wśród nich poruszanym zagadnieniem byłoby to, że Wtedy już Führer był bohaterem wojennym I wojny światowej, że właśnie wsławił się walkami na frontach I wojny. No ale historia była w zasadzie nieco odmienna. Czy mógłbyś nam powiedzieć coś na ten temat? Witam wszystkich i dziękuję za zaproszenie do odcinka. Tak jak wspomniałeś, geneza tego mitu Hitlera jako bohatera wojennego sięga początku lat 30. W tym okresie, w samym początku lat 30, jeszcze przed dojściem nazistów do władzy, występują dwie wersje tego mitu. Z jednej strony Hitler występuje właśnie jako ten bohater, wykazujący się w boju niezwykłą odwagą, idący wiadomościami na pierwszą linię frontu, nie znający strachu, a z drugiej strony jego przeciwnicy polityczni, którzy wtedy jeszcze mogli działać, czyli przede wszystkim pozycyjne gazety, no m.in. socjaldemokratyczne. Opisywały go w totalnie odmiennym świetle. Przedstawiły go jako tchórza, który praktycznie nigdy nie zaznał walki, który gdzieś tam opalał się na zapleczu frontu. I właśnie teraz postaramy się rozdzielić, bo jak zwykle w takich sytuacjach, prawda nie jest taka czarno-biała, i co pokazuje lektura książki. Tyczy się to praktycznie wszystkich rozdziałów, które w niej występują. Tak jak wspomniałem, geneza tego mitu sięga początku lat 30. Wielu biografów wtedy wzięło się za działalność przyszłego kancelarza Rzeszy właśnie w trakcie I wojny światowej. I prawdziwy rozkwit tego typu publikacji to jest już okres po dojściu Hitlera do władzy, czyli po 1933 roku. I wtedy powstaje multum artykułów prasowych, które właśnie będą dotyczyły postawy Hitlera w trakcie trwania I wojny światowej. Często były one wydawane przez jego kolegów z spółku. Z tą różnicą, że w pierwszych wydaniach, jeszcze przed 1933 rokiem, pojawiały się próby mniej lub bardziej wiarygodnego oddania postawy Hitlera jako żołnierza, to w tych po 1933 roku już nie było miejsca na takie podejście krytyczne do wodza. Ja myślę, że tutaj będzie dobrym elementem przytoczenie fragmentu książki dla dzieci z okresu III Rzeszy, która właśnie opisuje postawę Ferrera. W każdej bitwie Hitler był wśród najdzielniejszych żołnierzy. Jego koledzy mówili potem, że często dziwili się, że nie został już dawno trafiony. Ponieważ był tak dzielny i obowiązkowy, został mianowany łącznikiem, musiał biec przez ogień i przekazywać wiadomości kolejnym oficerom. Było to bardzo niebezpieczne zadanie, jednak Hitler zawsze wykonywał je z odwagą i spokojem. Za to cesarz dał mu najpierw krzyż żelazny drugiej klasy, a potem nawet krzyż żelazny pierwszej klasy, wręczany tylko najdzielniejszym żołnierzom. W tym propagandowym fragmencie widzimy dwa fundamenty, na których ten mit był budowany w okresie III Rzeszy. Pierwszym elementem jest to, że Hitler był ocznikowym, który musiał dostarczać wiadomości na pierwszą linię frontu, często znajdując się pod nieprzyjacielskim ostrzałem, zarówno z karabinów, jak i ostrzałem artyleryjskim. Drugim elementem, który był też niejako legitymizacją, taką oficjalną legitymizacją całej legendy, był fakt otrzymania jednych z dwóch najwyższych odznaczeń II Rzeszy. Też na tych dwóch elementach skupimy się dzisiaj, przybliżając Państwu ten rozdział. W samym rozdziale jest też więcej informacji. No, autor podaje analizie krytycznej wiele wspomnień wydanych w okresie rządów nazistowskich dotyczących działalności Hitera w I wojnie światowej, które były pisane przez jego kolegów. Rozprawia się też z opinią przeciwników politycznych, nazistów, ten mit Hitera jako totalnego tchórza. Pojawia się też takie mnóstwo. Po mniejszych, ciekawych historii legend o Hitlerze z czasów I wojny światowej, no chociażby zaznaczę, o angielskim żołnierzu, który rzekomo miał oszczędzić Hitlerowi życie, no i w konsekwencji można trochę przekornie stwierdzić, że przez to doprowadził ten angielski żołnierz, przyczynił się do Holokaustu i do całej tragedii II wojny światowej jako efekt motyla, tak oczywiście z pewnym przymrużeniem oka. Pojawiają się na te publikacje prasowe przede wszystkim, które nieprzychylnie odnosiły się do Hitlera, chociażby przypadek hamburskiej gazety Echo Tygodnia, która jeszcze przed dojściem Hitlera do wydała o nim negatywny artykuł, Hitler podał ją do sądu i zresztą wygrał tą sprawę, choć no, wiadomo, tak zwycięstwo na wokandzie sądowej nie przekreślało całkowitej takiej fałszywości tych zarzutów, będziemy o tym tutaj mówić, to więcej przeczytacie w tym konkretnym rozdziale. No też pojawią się chociażby wyjaśnienia, czemu Hitler nigdy nie awansował przez całą wojnę, a także jak już w historiografii po II wojnie światowej prezentował się temat pierwszowojenny. Teraz wracając do tego fragmentu książki dla dzieci, który wcześniej przywołaliśmy, i tych dwóch fundamentach, na których budowany był mit Hitlera, może mógłbyś nam powiedzieć, jak to było właściwie z tymi odznaczeniami? Czy Hitler rzeczywiście je otrzymał? Czy one mogą stanowić jakąś pewną legitymizację tego jego rzekomego bohaterstwa w trakcie I wojny światowej? Jak to dokładnie z tym było? W przypadku Hitlera, w ogóle dosyć trudnym zadaniem, jak nie czasami karkołomnym, jest, w cudzysłowie mówiąc, oddzielenie ziarna od plew, ponieważ, no, zarówno w czasach, gdy on jeszcze żył i oczywiście sprawował władzę, no to ta machina propagandowa III Rzeszy tutaj pełną parą działała, a także już bezpośrednio po II wojnie światowej, bo tu z kolei działała taka ludzka psychika, która, gdy dostanie najprostszą odpowiedź, która nierzadko bywa prawidłową, no jakby nie chce w to wierzyć i chętnie poszukuje jakiejś alternatywy, zaczyna szukać głębiej, poddając pod wątpliwość to, że wydarzenia, które rzeczywiście miały najpewniej miejsce, są. Zbyt mało ciekawe lub zbyt mało rozbudowane. Ale wracając do tego wydarzenia, do którego bezpośrednio było opisane w tym fragmencie książki dla dzieci, które wcześniej tutaj czytałem, cytowałem. Pierwszym takim wydarzeniem będzie sytuacja, za którą przyszły Ferrer otrzymał krzyż żelazny drugiej klasy. Mianowicie Hitler i drugi łącznik Anton Bachmann mieli uratować swojego dowódcę pułku. Problem w tej relacji jest taki, że wersja na temat tego wydarzenia pochodzi z 1932 roku. Prawdę powiedziawszy jest to okres jeszcze przed dojściem nazistów partii nazistowskiej do władzy, ale co tutaj może się nam lampka zapalić, to źródło tych opowieści Wywodzi się z kręgów narodowo-socjalistycznych. Autor mitów o Hitlerze przytacza także jednak pierwszą wersję tej historii, która była sporządzona w roku 1915 i w niej główną rolę w ratowaniu dowódcy pułku nie odegrał Hitler, a właśnie jego kolega, czyli Bachmann. Hitler w tej relacji miał być jedynie tłem, w tamtym momencie był człowiekiem mało znanym, no to właśnie do tej wersji raczej z 1915 roku należałoby tutaj wierzyć. Druga kwestia to jest kwestia roku 1918, czyli otrzymanie krzyża żelaznego pierwszej klasy. Konkretne wydarzenie, które by tutaj należało przywołać, za które Adolf Hitler otrzymał to bardzo wysokie oznaczenie. Jest owianym głąb tajemnicy. W późniejszym okresie znowu propaganda NSDAP starała się mitologizować to wydarzenie, i to jest znowu taka kwestia bardzo podobna, bo to jest charakterystyczne dla państw totalitarnych, że często z takiego wydarzenia, które jest, no może drugorzędne, ale robi się takie, taką wielką, po prostu pompatyczną aż otoczkę. No i tu na przykład możemy popatrzeć, nie wiem, na Długi Marsz, mało mitologizowane, Oczywiście nie mówię, że to było wydarzenie mało ważne, ale no. Podniesiony do rangi, jakby nawet święta, powiedzmy, patrząc na historię polskiej manifest PKWN-u. Tak było tutaj podobnie, ponieważ Hitler miał samemu, uzbrojony jedynie w pistolet, pojmać grupę Anglików, doprowadzić ją do sztabu. Czasami nawet się pisze, że nie wiadomo, czy to byli Anglicy, w każdym razie wroga. I co ciekawe, nie jest to historia w pełni wyssana z palca, ale udział Hitlera w samym tym wydarzeniu wydaje się być mało prawdopodobny. No i ciekawostka. Wydaje się, że osobą, która brała udział w tych wydarzeniach, był Hugo. Gutmann, czyli bezpośredni przełożony Hitlera, który co ciekawe był pochodzenia żydowskiego, ten sam, na którego wniosek Hitler otrzymał krzyż żelazny pierwszej klasy. Jak nie trudno się tutaj domyślić, jak znamy historię III Rzeszy, no to była to rzecz oczywiście dla nazistowskiej propagandy absolutnie nie do przyjęcia, i z tego względu Gutmann został po prostu wykreślony z tej postaci i jego Tantiemy, że tak powiem, zebrał za to wszystko Adolf Hitler. Warto tutaj dodać, że im bliżej ktoś był do sztabu generalnego, tym łatwiej mógł pod koniec wojny otrzymać tego typu odznaczenie. Oczywiście nie znaczy to od razu, że Hitler był tchórzem i że dostał po prostu tak za piękne oczy, powiedzielibyśmy, odznaczenie, ale okoliczności otrzymania tego odznaczenia nie są do końca znane. Dlatego Hitler najpewniej otrzymał to oznaczenie za całą kształt służby w trakcie pierwszej wojny, a nie konkretnie za jeden bohaterski czyn. Możemy tutaj zauważyć taką, znowu powtórzę, charakterystyczny element mitologizowania. Ładniej wygląda zdecydowanie, jak opiszemy Hitlera jako bohatera, który aresztuje tam grupę wroga, wręcz taka filmowa scena nam się od razu tutaj w wyobraźni tworzy. A jak popatrzymy na to z rzeczywistości, no to wychodzi, że żołnierze, którzy otrzymali tego typu odznaczenie, Faktycznie walczyli intensywnie, nierzadko brali udział w walkach, ale nie byli bohaterami per se jakichś takich wydarzeń, mówię o charakterze filmowym, tylko jakby to wyglądało w propagandzie, jakby podać, że no Hitler dostał Krzyż Żelazny, bo po prostu walczył, jakby wokół tego nic innego nie ma. Jakie wokół tego wydarzenia jest drugi element? Co z tym łącznikiem? Hitlerem łącznikiem? Czy on rzeczywiście... Na pierwszej linii frontu tutaj wręcz stawał oko w oko z przeciwnikiem, czy może znowu tutaj do historii, jaka była w rzeczywistości, po prostu dorobiono, doszyć to takie różne elementy, żeby to po prostu ładniej wyglądało. No byśmy powiedzieli, jak kronikarze średniowieczni nie chcieli zaczynać historii Polski od czasów piastowskich, więc sobie doszyli po prostu wielką lechię, żeby to ładniej wyglądało. Tak jak mówiłeś. Pojawia się tutaj kwestia Hitlera jako łącznika. Ta jego funkcja również występowała w tym fragmencie książeczki dla dzieci, którą wcześniej testowałeś. I tutaj kluczowe jest zrozumienie, jakie obowiązki wchodziły w zakres osoby, która miała tą funkcję. przede wszystkim łączników było wielu. Pojawia się kwestia rozróżnienia czy sprecyzowania, na jakim poziomie łańcuchu dowodzenia Hitler był tym łącznikiem, bo to potem wpływało na, tak jak mówiłem, na obowiązki. I też na ryzyko zawodowe, które wiązało się z dostarczaniem tych wiadomości. Tutaj trzeba właśnie zaznaczyć, że istnieli rzeczywiście tacy łącznicy, szczególnie w warunkach pierwszej wojny, gdy ta łączność i komunikacja była jeszcze. Trochę niedorozwinięta, nie było takich systemów łączności, jak chociażby nawet później, w II wojnie światowej, już nie mówiąc o tym, jak to dzisiaj wygląda, więc po prostu czasami trzeba było wiadomość dostarczyć osobiście. Część łączników musiała przez to pojawiać się na pierwszej linii frontu i być narażona na ostrzał, na ataki nieprzyjaciela, i tymi łącznikami byli łącznicy kompanii czy plutonowi, czyli na takich niższych szczeblach, jeśli chodzi o łańcuch dowodzenia. Hitler był jednak łącznikiem pułkowym, i ci jako członkowie sztabów pułkowych byli nazywani. Przez takich zwykłych żołnierzy pierwszoliniowych, etapen szwajne. I to jest połączenie wyrazów etapy i szwajne. Szwajnie trzeba tłumaczyć, bo myślę, że każdy wie, co to znaczy. To pierwsze słowo etape oznaczało miejsce na zapleczu frontu, które było takim punktem zaopatrzeniowym dla żołnierzy. Było stosunkowo bezpieczne. Co nie znaczy, że oczywiście panowała tam taka totalna sielanka, bo nawet przebywając w takim miejscu, nie prowadziło się beztroskiego życia. Cały czas było się narażonym na niebezpieczeństwo, bowiem zawsze mogła jakaś zabłąkany pocisk artyleryjski spać. wojna to nie majówka, szczególnie pierwsza wojna światowa. No nie trzeba było się starać, żeby zginąć od właśnie jakiegoś zabłąkanego pocisku. Choć na pewno no, warunki chociażby zakwaterowania były o niebo lepsze od frontowców. No nie trzeba było chociażby pać w warunkach często uwłaczających ludzkiej godności, z ciałami zabitych towarzystw obok siebie w błocie, więc były pewne plusy, choć nie była to tak, jak wspomniałem, sielanka. Podsumowując fundamenty mitu o Hitlerze jak bohaterze I wojny światowej, no wydaje się, że on nie wytrzymuje spotkania z rzeczywistością. Podobnie ma się jednak też przeciwny mit, którego tutaj akurat tak nie omawialiśmy dogłębnie, czyli który traktował go jako chórza. No po prostu wydaje się, że Hitler był dobrym żołnierzem, wypełniał solidnie swoje obowiązki. dało mu się dzięki pewnej dozie szczęścia uzyskać bardzo dobry przydział w sztabie pułku, ale to dalej nie zmienia faktu, że rzetelnie wypełniał swoje obowiązki, które wchodziły w zakres tej funkcji, którą sprawował, czyli łącznika. Trzeba właśnie pamiętać o tym, to co też już mówiłem, że wszystko się działo w warunkach wojennych, więc, no, tutaj każda funkcja, siedzenie w sztabie takim pułkowym, też mogło być niebezpieczne, można było zginąć w swojej zabłąkanej kuli. No, w jego czynach było po prostu mało tak prawdziwego bohaterstwa, takiego stricte, może nawet filmowego, które, no, też nie oszukujmy się, potem było przydatne na użytek tej propagandy narodowo-socjalistycznej. No, Hitler miał być takim pewnym wzorem, bohatera. Jego ojca, ojca narodu, na co nawet wskazuje ten symboliczny wąs. Tak? Ten fragment z książeczki dla dzieci pokazuje, że no to były elementy potrzebne do indoktrynowania młodzieży na no, co lepiej będzie służyło temu indoktrynowaniu, jak wódz, który właśnie w latach swojej młodości wykazywał się wielką odwagą i dokonywał wielu bohaterskich czynów i poświęcił właściwie swoje dla służby ojczyzny i to były pewne wzorce, których potrzebowano i które no, z racji tego, że ten nie był jakimś ponadprzeciętnym żołnierzem, po prostu był dobrym, solidnym żołnierzem, trzeba było to, odpowiednio to robić i ubarwić, żeby wszystko się spinało w kupę i żeby CV kanclerza Rzeszy było bogatsze. Tak, i to jest generalnie, tak jak już powiedziałem wcześniej, charakterystyka po prostu systemów totalitarnych, że te to ze zwykłych czynności robi się wydarzenia o charakterze niesamowitym, wręcz pierwszoplanowym, pierwszorzędnym. No, dałoby się pewnie znaleźć jakiś taki dokument czy jakiś. Może nawet książeczkę dla dzieci, gdzie by było pisane, że to Hitler w ogóle wojnę wygrał. No, trudno oczekiwać, że człowieka na takim stopniu, żeby wpływał na najważniejsze decyzje. Ale przechodząc dalej, jeszcze ciekawszym, przynajmniej moim zdaniem, jest mit, i to naprawdę żywy, powiedzielibyśmy wciąż żywy. Znów przez ludzi tutaj do tego mitu jest dorabiany szereg różnych, bo to jest trochę takie drzewo, że mamy te powiedzmy podstawowe gałęzie. Czyli jakiś konkretny mit, i ta gałąź to po prostu się rozrasta nam na kolejne, kolejne, że wokół jednego mitu to właściwie jest pewnie z 50 kolejnych, jakby się skupić. Ale jeszcze ciekawszym, tak jak mówię, mitem jest to, że Hitler posiadał talent albo nawet był geniuszem artystycznym i że to ci źli profesorowie Akademii Malarskiej w Wiedniu przekreślili jego los jako mistrza sztuk, i to spowodowało, że Hitler się zradykalizował, no i tam już te kolejne rzeczy, to myślę, że wszyscy. Znają. Tyle tutaj teraz, jak ktoś ogląda ten materiał, to widzicie obrazy akurat Hitlera, te jego faktycznie, te, które się ostały po nim. Jak się na nie patrzy, to już tak powiedzmy, jak ktoś gdzieś tam w sztuce się orientuje, przynajmniej troszkę, zwłaszcza na ten obraz Matki Boskiej tutaj z dzieciątkiem patrząc, pewne lampki się zapalają. Ale żeby już być takim dokładnym, my się staramy raczej, mówię, obiektywnie, możliwie obiektywnie podejść do tego tak jako. Historycy po prostu, żeby wyjaśnić, jak w rzeczywistości było, nie za bardzo nas te takie mityczne opowieści z memów interesują, ale podobnie jak w przypadku bohaterstwa w trakcie pierwszej wojny. Czy to nie było może tak, że znowu tu się pojawia machina propagandowa III Rzeszy i że rzeczywistość się okazuje jednak po przefiltrowaniu, po analizie jednak nieco odmienna? Jak to wyglądało? Myślę, że tutaj trafiłeś w sedno, bo znowuż za kreacją tego mitu Hitlera jako artystycznego geniusza stoi głównie propaganda Trzeciej Rzeszy. Która znowu starała się wykreować postać Ferrera na kogoś, kim tak naprawdę nigdy nie był. Tu myślę, że znowu można przytoczyć cytat, który będzie dobrze odsłaniał tajniki tej propagandy. To jest mianowicie cytat jednego z przywódców Hitler Jugend. Znowuż pojawia się organizacja młodzieżowa, której indoktrynacja była jednym z głównych, ważkich elementów machiny propagandowej III Rzeszy. I tym przywódcą był Baldur von Schirach i on powiedział: Odsłaniają przed wami artystyczną osobowość człowieka który w młodości stał się prototypem twórczego geniuszu. Adolf Hitler jest jednocześnie pierwszym Führerem i pierwszym artystą naszej Rzeszy. Ten cytat posłuży nam jako taki pewien fundament do rozpracowania tego mitu. Tutaj widać główny nacisk jest położony na twórczy geniusz, którym Hitler miał być rzekomo obdarzony, taki naturalny, wrodzony wręcz. I był to jeden z takich kluczowych elementów tego wizerunku postaci Hitlera. Taki element, który w przeciwieństwie do tego bohaterstwa wojennego zapoczątkował sam Hitler w Mein Kampf bo on ogólnie jeśli chodzi o swoje przeżycia z pierwszej wojny to był powiedzmy powściągliwy i bardziej późniejsze publikacje jego kolegów czy machiny propagandowej trzeciej rzeszy dorobiły tę całą legendę, a tutaj już Hitler był mniej skromny i pojawiają się fragmenty w Mein Kampf, no chociażby takie że dotyczące tego naturalnego talentu, który sam Hitler stawiał wyżej niż takie wyuczone umiejętności rodem z Akademii Sztuk Pięknych, których mogą nas nauczyć jacyś mistrzowie, tak właśnie ci profesorowie. I do tego dochodziła też często kwestia krwi, która była bardzo często obecna w całej propagandzie III Rzeszy, była jednym też z głównych takich fundamentalnych elementów, myślę dosyć prosto do zrozumienia. Niemieccy artyści mieli być lepsi, od zagranicznych, którzy nie tylko ustępowali im umiejętnościami, ale także dodatkowo ci zagraniczni artyści, przede wszystkim oczywiście żydowscy, mieli rozwijać zdegenerowane formy sztuki. Głównie chodzi o takie nurty awangardowe, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, no a dynamicznie rozwijały się po I wojnie światowej, która wywróciła cały porządek Belle epok były nurty, których Hitler no szczerze nie znosił jako miłośnik klasycyzmu, romantyzmu, czyli tych takich kierunków, które pamiętał z młodości, z tego jeszcze okresu życia przed I wojną światową. Dodając jeszcze, podobnie jak w przypadku kwestii wojennych, to tutaj no, chcemy wam zostawić, żebyście sobie spokojnie mogli posiągnąć po lekturę, ale ciekawa jest także kwestia Hitlera jako samego konesera sztuki, znawcy ideału wręcz powiedzmy człowieka takiego wysokiej kultury, orientującego się w tym, co się dzieje w historii generalnie tego typu. Co wodzowi Rzeszy przypadało do gustu, jacy byli jego ulubieni artyści i kierunki, nie tylko w kwestii malarstwa, a także architektury, literatury czy muzyki, a czego nie lubił, jak na przykład pruderyjny, przecież przywódca równie pruderyjnego reżimu odnosił się do kwestii golizny na obrazach. Autor opisuje w swojej książce początkowo karierę Hitlera z uwzględnieniem jego nieudanych prób dostania się na ASP Wiedniu, o czym już tutaj mówiłem. Wydarzenie, które tutaj mocno zapisało się w żartach na temat jego malarstwa, ale dla samej postaci na pewno nie było wesołym przeżyciem i na pewno miało ogromny wpływ na psychikę Hitlera, a także skutki, jakie brak przyjęcia wywarł na życiu, no potem jego w cudzysłowie malarstwo w okresie I wojny światowej, które jakościowo oceniane jest lepiej przez krytyków. I tutaj ciekawe, że są podejrzenia, czy to na pewno ich autorem jest Hitler. Ale przejdziemy tutaj do momentu, kiedy Hitler stał się już początkującym politykiem. Bowiem wtedy nie zrezygnował z kariery malarza, ale odnosił nawet pewne sukcesy na polu twórczym, chociaż tutaj trzeba postawić, ale I jak to wtedy wyglądało? Hitler projektuje godło partii DAP, które potem będzie też widniało na Flazę III Rzeszy. No i chyba będzie symbolem, który wszystkim najbardziej kojarzy się z ruchem nazistowskim. Trzeba wrócić do tego wspomnianego przez ciebie, ale, bowiem jest kwestia autorskości tego pomysłu. Prawdopodobnie Hitler po prostu inspirował się, czy nie był oryginalnym. Twórcom to nie wyszło tego jego twórczego geniuszu, tylko inspirował się pracą innego członka partii. I podobne inspiracje miał czerpać w projekcie pierwszego Garbusa. I rzecz jest o tyle charakterystyczna, że to nie są pierwsze inspiracje Hitlera, bowiem w tym okresie wiedeńskim, po niedostaniu się na ASP wiedeńską, Hitler też zwyczajnie kopiował istniejące już obrazy. Nie tworzył nic, nic nowego, co by mogło wskazywać na jego ten wrodzony geniusz. Tutaj też warto dodać, że te funkcje polityczne, które zaczął pełnić jeszcze nawet przed... Objęciem takich kanclerza wiązało się ze z naszym wzbogaceniem się, i to też umożliwiało zaczęcie pewnej kolekcji i gromadzenia dzieł po zostaniu kanclerzem i po rozpoczęciu ekspansji na Europę. Wiele z tych dzieł będzie pochodziło po prostu z grabieży podbitych krajów. I to też jest tyle ciekawe, że mimo tej funkcji politycznej, która wiemy, zajmowała większość czasu Hitlera, no nie przestawał on tworzyć. Malował mniej, ale tworzył za to rysunki architektoniczne. I podaje się takie szacunki, że przez lata 30. i początek 40. stworzył między 2000 a 3000 szkiców architektonicznych. Po wybuchu wojny 1 września już coraz mniej oddawał się tej pracy twórczej, co jest zresztą bardzo zrozumiałe, bowiem prowadzenie polityki jest bardzo zajmujące, to dopiero prowadzenie jej w okresie wojennym. I ostatnie szkice, jak się ocenia, stworzył w 1943 roku i ta jest o tyle znamienna, że to jest właściwie taka data znacząca ostatnią nieudaną próbę ofensywy letniej na froncie wschodnim pod Kurskiem. Potem w tym roku mamy powolny odwrót w Niemców na tym froncie. Zajmują się też pewne już szanse, już coraz mniej wydaje się możliwe to zarówno generalicji, jak i przeciwnikom politycznym Hitlera, że ta III Rzesza się zdoła utrzymać. Mamy też otwarcie frontu we Włoszech, więc to jest taki rok, który znamionuje odwrócenie się karty dla III Rzeszy i dla samej postaci Hitlera. Tutaj myślę, że wszyscy kojarzą taką potężną megalomanię Hitlera, Główny element rzucający się w oczy była przebudowa Berlina na prawdziwie europejskie miasto, jakim miała być Germania, zbudowana oczywiście w stylu klasycystycznym, który był ulubionym stylem Hitlera. Przebudowa, której jednak nigdy do końca nie udało się zrealizować. Głównym projektantem miał być oczywiście Albert Speer, ulubiony architekt Hitlera, stara tkanka miejska miała zostać kompletnie zniszczona. Jeszcze przed wybuchem wojny udało się zrealizować na przykład budowę nowej kancelarii Rzeszy, którą zresztą wiążą się inne mity na temat tego, że tam miały być tunele, które pozwoliły Hitlerowi uciec, ale to jeszcze dalej będziemy o tym mówić. Zmiany miały być także jeszcze większe. Planowano wyburzenie wszystkich dzielnic, by zrobić miejsce pod bulwary i inne duże budynki w Nowej Germanii, wśród których najbardziej rzuca się w oczy tzw. Volkshalle, czyli hala ludowa z wielką kopułą. Czy której kancelaria rzeszy wyglądałaby jak pudełko zapałek? No to oczywiście ta megalomania świadczy o sile trzeciej Rzeszy, takiej potędze po prostu. Hitler starał się brać udział przy projektowaniu tego monstrum i spod jego ręki wyszły wprawdzie pewne szkice koncepcyjne, ale były to tylko szkice i dalsze etapy projektowania były realizowane przez Szpera i innych architektów. Podobnie zresztą było z innymi budynkami, w których rola Hitlera to było raczej skazanie kierunków. Niż autorstwo. No i znowu podsumowując, to jest po raz kolejny ciekawa rzecz. Jak to było z tymi zdolnościami artystycznymi? Tu trzeba podzielić. Tworzył w Wiedniu, tworzył w Monachium, tworzył też o, o których obrazach sam mówił, właśnie tych monachijsko-wiedeńskich, tak trochę łącząc, że one nie były wysokiej jakości, zresztą nie taki był cel ich powstawania, a najlepiej wychodziła mu działalność w zakresie projektowania architektury. Z drugiej strony, niedoceniane przez Hitlera wykształcenie artystyczne mogło. Odrobić te pewne niedostatki w technice, które miał, no to znowu patrząc na te obrazy, które tu widzieliście, no to łatwo nawet takim okiem laika można zauważyć. No i znowu, to jest ciekawostka. Miejsce na przykład na Akademię Sztuki w Wiedniu było 28 kandydatów, ponad set. No wychodzi około 3 osoby, tak statystycznie, na jedno miejsce. No i znowu. Czy Hitler był zatem słabym, fatalnym, wręcz nieznającym się na tuce człowiekiem? No nie, no bo. Patrząc na te obrazy, to sądzę, że nie każdy z nas by potrafił takie szkice czy tam obrazy stworzyć. Z drugiej strony no nie był najpewniej po prostu mistrzem. No, trudno go porównywać do jakichś wielkich malarzy nawet z tamtej epoki. Co więcej, tutaj często można by było do Hitlera taką łatkę, powiedzmy, nakleić zdolny, ale leniwy. Specjaliści tutaj oceniają, że prace przez niego sprzedawane nie były gorszej jakości niż prace innych malarzy, którzy... Zarobkowali w podobny sposób, no ale znowu to nie jest skala człowieka, który jest mistrzem sztuki na skalę światową, a raczej taki po prostu człowiek, który, no tak bym powiedział, zna się na tym, potrafi namalować, ale nie jest tym największym talentem, tak jak go przedstawiała propaganda III Rzeszy. Hitler jest autorem cudu gospodarczego Niemiec i to Hitlerowi zawdzięczają Niemcy ten jakże wielki rozwój. Co więcej, postronny słuchacz tutaj prawdopodobnie sądzę, że się spotkał z takim mitem kiedyś, że to te autostrady powstają, że to te Niemcy się tak rozwijają, no Hitler dochodzi do władzy. To faktycznie rzeczywistość Niemiec, że było tak słabo i Hitler spowodował, że już było zdecydowanie lepiej gospodarczo? Jak to dokładnie wyglądało? Czy próbie odpowiedzi na to pytanie, trzeba sięgnąć do pewnej genezy programu gospodarczego a właściwie takiej domniemanej genezy. Bo tutaj znowuż może się wydawać, że wiele odpowiedzi na pewne poczynania, pewne rzeczy, które działy się w trzeciej Rzeszy, możemy odszukać w Mein Kampf, które jest pewnym, no nie da się ukryć, takim programem ideologicznym dla tego państwa. Tak też jest z tą gospodarką. Tam znajduje się bardzo wiele elementów tego, jak zbudować, jak powinno funkcjonować życie gospodarcze. Wiele utopijnych postulatów pojawia się tam. Ale tutaj pojawia się właśnie to ale, że Wiele z tych rzeczy, które zawarte są w Minecraft, one nie były realizowane. No na przykład, właśnie w kwestii tej gospodarki nigdy nie weszły w życie chociażby wizja społeczeństwa bezklasowego, która wprost kojarzy nam się ze Związkiem Sowieckim, nie dokonano nacjonalizacji też wielkich przedsiębiorstw czy domów towarowych. Choć tutaj nie da się ukryć, że. Te podstawy ustroju kapitalistycznego, no przede wszystkim jeśli chodzi o własność prywatną, zostały w dużej mierze nadkruszone, bowiem no chociażby zaprowadzenie przedsiębiorstwa, fabryki nie po linii NSDAP można było bardzo szybko ją e, stracić. Też e, nierealizowanie tych elementów no, wiązało się to między innymi z czystką lewego skrzydła partii, Nadowo-socjalistycznej, czyli związanej z braćmi Strasser, no, oni bardzo dyktowali za wprowadzeniem tych radykalnych rozwiązań, za całkowite zlikwidowanie ustroju kapitalistycznego i wprowadzenie takiego systemu, właśnie RODEM, czy przypominającego Związek Sowiecki. I no właśnie tutaj w dużym stopniu ci dyletanci nazistowscy, bo wiele to też trzeba zaznaczyć, że wiele osób, które było na najwyższych stanowiskach w tym ustroju, no po prostu nie miało wiedzy fachowej, nie miało wykształcenia, odpowiednich kompetencji, żeby zajmować te stanowiska, które zajmowali, w związku z tym gospodarka czy prowadzenie tej gospodarki miał charakter pragmatyczny, dostosowany ją do bieżących potrzeb, często. Patrząc na słupki poparcia społecznego bardziej niż na rzeczywiste potrzeby państwa. I tak, no myślę, że na pewno trzeba poruszyć kwestię bezrobocia, które w Niemczech po kryzysie 1929 roku było ogromne, ponad 5 milionów bezrobotnych. Fakt, faktem, tak, patrzymy na liczby, to nazistom udało się zlikwidować to bezrobocie. Ono spadło do poziomu 200 tysięcy w 1938 roku. Zerknijmy głębiej, tak troszkę wchodząc pod powierzchnię. Jak tego dokonano, jakie były efekty tych działań, które sprawiły zmniejszenie, się tego bezrobocia. Tutaj też Hitler i jego doradcy nie odkryli Ameryki. ścignięto do sprawdzonych pomysłów poprzedników, które były wprowadzone właśnie jeszcze przed dojściem NSDAP do władzy, czyli wprowadzono program robót publicznych wsparcie dla zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców miast w rolnictwie, tak? Czyli mamy pewne subsydia, żeby zachęcić posiadaczy ziemskich do zatrudniania tych bezrobotnych mieszkańców miast. Pojawiło się też zamrożenie płac tych pracowników, którzy mieli pracę w czasie kryzysu. Dodatkowo też wpływ na samą poprawę sytuacji w Niemczech też miała korzystna koniunktura, tak? Która po okresie tego kryzysu, tego dołka ekonomicznego no, zaczęła wychodzić powoli na prostą. No też trzeba pamiętać, że gospodarka niemiecka była bardzo mocno związana z tymi wahaniami na rynkach światowych, tak? Że, gdy sytuacja na rynkach światowych zaczęła się poprawiać, to też automatycznie ta niemiecka gospodarka również zaczęła wychodzić na prostą. Teraz, właśnie, jakie były koszty tych działań? Bo to wtedy, myślę, że będziemy mogli ocenić taki koszt zysków i koszt strat, które te działania przyniosły. I przede wszystkim największym takim słudkiem było gigantyczne zadłużenie się państwa, które nawet to wspomniane zamrożenie paz nie było w stanie zahamować. I wzrost tego deficytu budżetowego no w końcu musiał doprowadzić do poważnego kryzysu, a w dłuższej perspektywie nawet mogło skończyć się bankructwem państwa. Przede wszystkim występował w związku z tym deficytem budżetowym problem z inflacją. No na to nakładały się rozdmuchane wydatki socjalne, brojenia, które były prowadzone na kredyt, oraz też inwestycje, dzięki którym powstawały nowe fabryki, w którym zwalczano to bezrobocie. No też wydatki na te roboty publiczne i to wszystko powodowało dużą dziurę w budżecie, bowiem wpływy do budżetu z podatków z eksportu, to były takie dwa główne źródła tych wpływów, no nie były w stanie przewyższyć wydatków. To próbowano łatać podażą pieniądza, a to powodowało po prostu wzrost inflacji. Problem był też fakt, że te wspomniane inwestycje na przemysł zbrojeniowy, wszystkie programy budowy domów, roboty publiczne, no one o ile zwiększały potęgę samych Niemiec i na przykład siłę armii, ale no nie zapewniały zysków z eksportu, czyli tego jednego z głównych źródeł do budżetów, no bo Niemcy na przykład produkowały broń, ale głównie znowuż na własny użytek, nie dla eksportu. I w kwestii inflacji też starano się nią walczyć doraźnie. Mówiłem że o tych płacach pracowniczych, które były zamrożone. Kontrolowano ceny niektórych produktów, czy na przykład zachęcano Niemców do stosowania erzaców, czyli takich zamienników tańszych i do samego też zaciskania pasa tak dla dobra ojczyzny i dla zwiększania jej potęgi. No ale na przykład nie zrezygnowano z tego rozmuchanego ustawodawstwa socjalnego i sytuację trochę poprawiła aneksja z Austrii, Sudetów, a także zabór mienia żydowskich Tyli Niemiec. No, udało się chociażby zawłaszczyć ponad 8 miliardów marek. No jednak jak spojrzymy, ile w 1939 roku wynosił dług państwa niemieckiego, no, to jest 60 miliardów marek, to jest kropla w morzu potrzeb. A ta kwota, nie wydaje się taka duża, ale to była kwota bajońska, jak na tamte lata. Trzeba pamiętać także, że ta wartość walut była zdecydowanie wyższa niż dzisiaj. I powiedzmy, że mniej więcej przy stosowaniu różnych kalkulatorów inflacyjnych, ale tutaj też trzeba być ostrożnym, bo one biorą różne elementy pod uwagę. Ale tak orientacyjnie, według naszych wyliczeń, jest to gdzieś mniej więcej około kwota 10 razy wyższa niż wynosi obecnie polskie zadłużenie. Widać, jak ta kwota jest gargantuicznie duża. No można kolejne cytaty przywołać dwóch wysokopostawnych oficjeli nazistowskich, którzy pisywali tak, jak, jak ta kwestia gospodarcza wyglądała w 1939 roku. Mamy no, Geringa i Goebbelsa. Pierwszy z nich miał powiedzieć na spotkaniu z członkami Rady Obrony Rzeszy coś takiego. Panowie, sytuacja finansowa przedstawia się krytycznie. A już niedługo po tym wystąpieniu Goebbels zanotował w swoim dzienniku. Sytuacja finansowa Rzeszy jest katastrofalna. Oni nie byli jedynymi osobami, które dostrzegały właśnie desperacką sytuację, jeśli chodzi o gospodarkę III Rzeszy. Również dyrekcja Reichsbanku prosiła Hitlera o prowadzenie polityki zaciskania pasa, ale tutaj znowu już bezskutecznie. I to bankructwo, które którym już wcześniej Wominają, które gdzieś tam majaczyło na horyzoncie w 1939 roku wydawało się nieuniknione. i Jedynym, co mogło je powstrzymać, była wojna i związana z nią grabież terytoriów podbitych, z których, tak używając takiej metafory, no, Niemcy niczym wampir miały czerpać siły talne do dalszego funkcjonowania. Można zadać pytanie, czy Hitler od początku planował taki przebieg wypadków? Autor książki Mity o Hitlerze twierdzi, że raczej nie, mimo że pisał w mein Kampf o konieczności ekspansji, Raczej fatalna sytuacja gospodarcza była wynikiem nieudolności, dyletanstwa osób odpowiedzialnych, a nie wyrachowanej kalkulacji politycznej. O ile do 1939 roku udawało się kamuflować problemy państwa i przeciętnym mieszkańcom, a także obserwatorom zagranicznym wydawało się, że jest to reżim stabilny, silny gospodarczo, to gdyby w tym roku wojna nie wybuchła. Niemcy weszłyby prawdopodobnie w kolejny kryzys, dokładnie dekadę po poprzednim. I tak za wyżywienie niemieckiej gospodarki, a także za dobrobyt jej pracowników, miały odpowiadać bezlitośnie łupione przez Berlin terytoria w podbitej Europie, a także mienie zagarniane różnym ludziom w ramach realizacji swojej polityki narodowej. Oczywiście mówimy o. Głównie ludności żydowskiej. Otwierając książkę, i gdy sobie klikniecie w link w opisie tego materiału, można tam zobaczyć jej fragment i przeczytać m.in. spis treści, to zobaczymy, że pomiędzy tymi mitami, które tutaj my przytoczyliśmy, mamy także takie ciekawe opinie na temat Meinkampf, na przykład dewiacji seksualnych Adolfa Hitlera, co jest takim tematem bardzo interesującym, czy także tak to Hitler, zwłaszcza w filmie Upadek, jest kreowany takiego twardego, twardo stąpającego po ziemi tyrana, który krzykiem załatwia wszystkie najważniejsze sprawy. A zaraz po tym mamy rozdział, który opisuje to, czy Hitler przypadkiem nie był jakimś człowiekiem chronicznie chorym. Interesującym natomiast tematem jest to, czy Hitler przeżył II wojnę światową. Opowieść na ten temat mieści się w rozdziale 15, czy Hitler popełnił samobójstwo, ale my tutaj postawimy tylko na element, bowiem w internecie czy telewizji po 23, gdy mamy takie programy jak tam Starożytni Kosmici i inne tego typu rzeczy, ale tam możemy usłyszeć masę historii wykreowanych, Wokół znowu tej gałęzi o nazwie Hitler przeżył. Wyjechał do Argentyny, porwało go UFO, zamieszkał na ciemnej stronie Księżyca, dopłynął okrętem podwodnym na Atlantydę. No nie wiem co jeszcze, co tam tylko sobie państwo wymyślą. Właściwie sądzę, że gdyby napisać odpowiedni komentarz w internecie, to w zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale. Tak patrząc racjonalnie i trochę na to, jakie były losy tych wielu z postaci, związanych z trzecią rzeszą po II wojnie światowej, to kierunek Argentyny tu się wydaje i najbardziej. No nie powiedziałbym racjonalny, bo to jak pokażę zaraz przedstawiając argumenty, to nie jest argument racjonalny, ale taki, który gdzieś tam można by było spróbować tłumaczyć. Porwanie przez UFO, oczywiście Atlantydan, no to sobie odpuszczamy, bo to wiadomo, my tutaj nie jesteśmy autorami żadnego z, z tego typu programów, ale... O Argentynie, co wiadomo? No właśnie. Wiadomo, że w niej ukryło się wielu członków niemieckiej nazistowskiej władzy. Mengele, Adolf Eichmann, na przykład, tak? Argentyna to rządy Perona. Właściwie Perona, który, no, nie ukrywajmy, stwarza możliwości dla byłych działaczy partii nazistowskiej, byłych polityków, no, zbrodniarzy też, powiedzmy wprost, trzeciej Rzeszy. To jest oczywiście ciekawy materiał na inny odcinek, ale. Koncepcja tego, że Hitler przeżył, i to jest klucz, właściwie skąd biorą się te mity. Tak naprawdę to ci, którzy bunkier Hitlera zobaczyli zaraz, właściwie gdy wojna jeszcze nawet się oficjalnie nie skończyła, tylko zmierzano do tego podczas zdobywania Berlina. bowiem komunikat, ten brak wiary był forsowany, zwłaszcza przez rządy sowieckie i zwłaszcza przez Józefa Stalina. Sama śmierć Hitlera przypada na datę 30 kwietnia to oczywiście jest data emisji dzisiejszego odcinka a komunikat był wydany 1 maja. W tym komunikacie usłyszano, że oczywiście Hitler, przywódca III Rzeszy, nie żyje i według Sowietów to miała być mistyfikacja, podobnie jak zeznania przesłuchiwanych świadków. I teraz Stalin co tutaj twierdzi? On nie sądziłby, że Hitler zginął, Mimo, że to taki paradoks, trochę nie dość, że władze sowieckie raz tutaj niektórzy przez wierchuszka partyjna mówi, że zginął. Nawet pokazują jakieś tam ciała, ale generalnie potem z czasem te tezę, jakby sami obalają, no i mówią, że jednak Hitler przeżył. Tu pojawia się kolejna informacja o zniknięciu okrętu, który w 1945 roku odbył taki rejs do Argentyny. No i Hitler, to wcześniej już tam wspominałem, w tym nowym musze, miał uciec właśnie tunelem, do metra zewą brał, następnie dopłynąć 30 czerwca, chociaż są różne teorie, 45 roku właśnie do Argentyny. Tam trafić do niemieckiej kolonii, a następnie przy pomocy wspierających go Amerykanów, CIA, rządu argentyńskiego ukryć się pod innymi danymi no i tak sobie tam funkcjonować. No i teraz jak to wygląda? Dlaczego polegała trudność obalenia tego argumentu? No bo FBI przede wszystkim, tutaj odkryto takie dokumenty, że FBI prowadziło jakieś śledztwo w Argentynie na temat tego, czy przypadkiem tam Hitlera nie ma. Po drugie, nie było żadnego świadka, który słyszałby moment, gdy Hitler do siebie strzela. Wszyscy Niemcy opisywali, że Hitlera zwłoki spalono. No i po nich tam, powiedzmy, różne są te wersje. Ale, że Hitlera zwłoki spalono, więc ich fizycznie jakby nie było. Łatwo można w takim razie próbować to podważyć. No ale teraz z drugiej strony, patrząc już na tę Argentynę. Jaki tam jest problem? Nie ostał się żaden świadek, który bezpośrednio widział Adolfa Hitlera. Relacje ludzi, którzy go rzekomo widzieli, pochodzą z drugiej jak nie trzeciej ręki. To bym powiedział, że takim mianem urban Legends owiane, bo no mam kolegę, który ma kolegę, który ma kolegę, który widział Hitlera, jak tam wypasał kozy jakieś na przykład, nie, w Argentynie. Albo mam kolegę, wujka kolegi pielęgniarki, która widziała Hitlera, jak tam przebywał w szpitalu. Najważniejsza spośród tych opisów to jest opinia, czy opis, relacja Mafaldy Falcon, która widziała Hitlera podobno w klinice w Komodoro w Argentynie. No, ale tutaj kolejna rzecz. Tę relację znamy z książki Bastiego i Van Helsinga, którzy z tą kobietą nigdy nie rozmawiali, bo wtedy, gdy ta książka została napisana, ona już nie żyła. No i to jest taki absurd trochę, no bo jak możemy się powoływać na relację? Jakby, jak możemy weryfikować jako historycy relacje osób, które są opisem jakichś wydarzeń trudno weryfikowalnych, bowiem na przykład nie dysponujemy innymi źródłami, nie? W ogóle ze wspomnieniami jest taki problem, że no, bywają trudne do weryfikacji, jeśli się oczywiście tylko raz coś pojawia. To jest w ogóle problem historyków na przykład starożytności, dlatego często używamy domniemane czy prawdopodobne wydarzenia. No a tu to już w ogóle jakby jest totalny absurd, no bo nie ma żadnego pokrewnego źródła co do tego związanego. Też nikt w inny sposób tego nie opisał i... Co więcej, jak teraz weźmiemy to, co w Argentynie, te rzekome źródła, a porównamy z tym, co już mamy, czyli z zeznaniami tych osób, które z ciałem Hitlera obcowały, ze zeznaniami ludzi, którzy przebywali w bunkrze, jak sobie popatrzymy na to i przeanalizujemy, i to, że na przykład Sowieci tych ludzi bardzo intensywnie, to oczywiście tak eufemizując, namawiali do tego, żeby oni złożyli zeznania przeciwne, no to zdajemy sobie sprawę, że ta Argentyna no to, to jest na naprawdę absurd, praktycznie zerowa szansa. A co z tym UFO i Atlantydą, no to tu już trzeba sięgnąć do książki, bo tam to naprawdę relacje są na ten temat niesamowite. Płynnie przechodząc, i tu taka ciekawostka, takim ostatnim mitem, który tutaj krąży, i ja się osobiście z tym mitem też spotkałem, no Hitler musiał być chory psychicznie. Nie mógł być człowiekiem o zdrowych zmysłach i dokonać takich zbrodni, bo przecież nikomu z nas takie rzeczy po głowie nie chodzą, a tym bardziej ich realizacja, więc no Hitler wypisuje się z tego konceptu człowieka mieszczącego się w normie, więc na pewno był chory psychicznie, na pewno miał jakieś schorzenia, no bo przecież dopuścił się takich czynów. Jak to było w ogóle z tymi kwestiami? No myślę, że pierwszy trzeba wyjść od kwestii genetycznych, bowiem często jest tak, że choroby, Różnego rodzaju choroby psychiczne dziedziczy się po prostu po rodzicach czy po innych przodkach. Rodzice Hitlera byli zdrowi, więc trudno domniemywać, że odziedziczył on po nich jakąś chorobę psychiczną. Zresztą u samego Hitlera w oficjalnym badaniu nie wskazano żadnych zaburzeń psychicznych. W samej rodzinie były tylko. Dwie osoby z zaburzeniami umysłowymi, czyli siostra matki i pewna daleka krewna. Rolnicy Hitlera byli zdrowi, więc też ciężko domniemywać, że odziedziczył on po nich jakąś chorobę psychiczną. Też same badania Hitlera no, nie wykazały żadnych zaburzeń psychicznych. Autor opisuje też w rozdziale historię kontaktów Hitlera z kozłem, ale tutaj też nie będę zdradzał dokładnie o co chodzi. Odsyłamy ponownie do tej książki. Tutaj też pojawiają się opisy, jaki wpływ na zdrowie Hitlera miała pierwsza wojna światowa, czyli te doświadczenia, powiedzieliśmy wcześniej, nie takiej. Prawdziwej walki w okopach, bo Hitler to funkcję łącznika. To jest akurat ciekawa rzecz, bo o ile te rzeczy o no typu zaburzeń, jakichś takich poważnych, psychicznych Hitlera, tutaj nie mamy dowodów, to jest taka ciekawa, trzeba powiedzieć, jednak teoria o tym, że Hitler cierpiał na różnego rodzaju zaburzenia paranoidalne. A I tu krążą takie opowieści, że no, Hitler w kuchni to nie pozwalał nikomu się zbliżyć na 10 metrów do gotującego kucharza. Albo że jak Hitler. Za młodu nie wygrał loterii, no to był wściekły na organizatorów, no bo przecież jak on mógł nie wygrać. No ale badacze, czy też czasami niestety pseudobadacze, próbują to tłumaczyć tym, że wpływało to na podejmowane przez Hitlera decyzje. No i teraz tak, o ile te zaburzenia paranoidalne tutaj nie mamy takich jednoznacznych dowodów na to, że to jest prawda, ale można domniemywać to, że takie były to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Nie wskazuje coś takiego na niepoczytalność Hitlera. Teraz my popełniamy bardzo duży błąd, moim zdaniem, przynajmniej nawet ci tacy pseudobadacze, o których mówię, tłumacząc tym, że Hitler był niepoczytalny. No bo wtedy zgodnie z normami prawnymi, z funkcjonującymi przepisami prawnymi, człowiek niepoczytalny w trakcie wykonywania przestępstwa nie jest w pełni za nie odpowiedzialny. Czyli my w ten sposób nie próbujemy zatem gdzieś tam tłumaczyć działania Hitlera albo mówić, że no nie jest możliwe, żeby taki typowy człowiek czegoś takiego dokonał. Nawet jeśli Hitler miał pewne zaburzenia, miał pewne choroby zdrowotne, to właśnie nic nie wskazuje na to i to jest ekstremalnie ciekawe, że one wpływały na podejmowane przez niego decyzje. Tym bardziej nie wskazuje na to, że Hitler był nieświadomy tego, co robi. My się opieramy tutaj na podejrzeniach bez dowodu i to też daje nam pewne prawo do podważenia paranoi. No i teraz, tak podsumowując ten odcinek, oczywiście przede wszystkim, żeby sobie wyrobić taki szerszy zakres, żeby poznać tę całą otoczkę mitów, która wokół postaci Hitlera krąży, no to po raz kolejny tutaj odsyłamy do książki. My wprawdzie możemy tutaj już wam przedstawić jeden taki wniosek, który sami zaobserwowaliśmy. To wygląda tak. Ludzie rzucają jakąś zdawkową informacją, którą gdzieś tam ktoś przeczytał, albo gdzieś tam coś powiedział, i popełniają standardowy błąd kogoś, kto się historią nie zajmuje na co dzień, a mianowicie nie weryfikują źródeł. Łatwo znaleźć na temat Hitlera różne rzeczy. Ludzie Hitlerowi nieprzychylni albo ludzie Hitlerowi aż za bardzo przychylni, to też tak w cudzysłowie, wydawali na jego temat różne opinie. I ich opinie wynikały z różnych pobudek: albo chcieli mu zaszkodzić, albo go popierali na tyle, że kreowali jego obraz jako takiego mitycznego, wręcz ubóstwianego człowieka. Z tego wynikają właśnie te zdania. Ale różnica jest taka, że my, my jako ludzie błędnie interpretujemy, biorąc opinię za to, co jest faktem. Fakty budujemy na podstawie źródeł i na przykład z kwestiami choroby psychicznej. Hitler nigdy nie był przebadany, albo nawet jeśli był przebadany potem w czasie, gdy sprawował władzę III Rzeszy, to te badania nie wyszły na jaw. Gdy sprawdzimy na cud gospodarczy, no to znowu rzucamy mit, No zbudował autostrady, wokół tego tworzymy całą historię, całą otoczkę. Rzeczywistość jest taka, że trzeba patrzeć tutaj po prostu na dane statystyczne, na rzeczywistość, a nie kreować wizji na temat jakiejś poszczególnej opinii. Dalej, Hitler był utalentowanym malarzem, tak? Opinia propagandistów III Rzeszy. Dalej, te mity, które tutaj omawialiśmy. Hitler był bohaterem wojennym. Znowu budujemy naszą opinię na temat relacji ze źródeł z III Rzeszy. I teraz, jak to troszkę porównać, tak żeby tutaj się zastanowić na ten temat bardziej dokładnie? No trzeba by było spojrzeć na inne, moim zdaniem podobne do tego historie. No bo to jest tak, jakbyśmy czerpali wiedzę na temat na przykład Stalina z filmów propagandowych Związku Radzieckiego. Nikt tego nie robi za bardzo. Każdy sobie mniej więcej zdaje sprawę, że to jest machina propagandowa. To jest tak, jakbyśmy na przykład brali relacje z rządów Mao. Tak, byśmy czerwoną książeczkę wzięli jako źródło i zaczęli z niej czerpać wiedzę na temat tego człowieka, czy opowieści jakichś partyjnych, tak, tych działaczy. No, również mało kto tak robi. Należałoby zatem sobie postawić pytanie, dlaczego o Hitlerze się w ten sposób nie myśli. No i tu mi się wydaje, że taka, jako taki wniosek końcowy no dochodzi kwestia po prostu psychiki człowieka, takiej naturalnej niewierności w to, że prawda, taka, takie proste wytłumaczenie, jak to często pokazuje historia, jest po prostu prawdziwe. I z tym wnioskiem was zostawiam, ale jednak mimo wszystko jeszcze raz, żeby sobie wyrobić swoje zdanie i naprawdę skłaniam tutaj do refleksji, żeby sięgnąć po prostu po ten materiał, poznać więcej tych informacji. Może będzie także, że coś was jeszcze bardziej zainteresuje niż w odcinku, a sądzę, że na pewno, bo ta książka to jest raczej, powiem w ramach podsumowania, że jak Przeczytałem tytuł, to się spodziewałem jakiejś takiej powiedzmy opowieści no, w środowisku internetowym, byśmy powiedzieli clickbaitowej, ale ta książka taka nie jest. Ona jest rzetelnym badaniem, rzetelnym przedstawieniem tego, jak prawdopodobnie było, bowiem no, historycy zazwyczaj się opierają na stwierdzeniu po prostu o prawdopodobieństwie jakichś wydarzeń większych lub mniejszych. Gdyby odcinek się Wam spodobał, coś by Was zaciekawiło. Może macie jakieś inne źródła na temat tych informacji. Zachęcamy do komentowania i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka. Zapraszamy.